Takie spotkanie, w jakim uczestniczymy teraz właśnie w Domu Pracy Twórczej w Zaikcie, spotkanie młodych twórców z różnych dziedzin, autorów dramatycznych, reżyserów, myślę, że bardzo dobrze służy cyklowi, który realizujemy w Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych pod nazwą Teatroteka, czyli w ekranizacji młodej polskiej dramaturgii w ujęciu w reżyserii reżyserów, którzy debiutują w gatunku zwanym teatr telewizji. Dzięki właśnie poprzedniemu spotkaniu w Teatrze Polskiego Radia miało miejsce ponad 20 debiutów, i to reżyserskich, i pisarskich, więc trudno przecenić rangę tego spotkania. Poprzednim razem poznałem tutaj reżyserkę Agatę Puszcz, z którą wspólnie zrealizowaliśmy Teatr Telewizji, który miał premierę 4 grudnia zeszłego roku. Także można powiedzieć, że jest empiryczny dowód na to, że warto się spotykać, bo może z tego coś ciekawego wyniknąć. Reżyser czy dramaturg tak naprawdę nigdy nie wychodzi z pracy. To jest, ociera się to o patologię. A tutaj mogą się spotkać i troszkę z różnych stron linii frontu ze sobą porozmawiać. Takiego myślenia nauczył mnie Stanisław Różewicz. W zespole filmowym To była taka kanapa, w której siadał on, Edward Żebrowski, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi i jeszcze inni starsi twórcy, i rozmawiali o filmie kolegi, a nie o swoim. Tak? Po prostu. I to jest bardzo dobre. Rada życzliwej osoby. Kiedy spotykamy się razem, to możemy wymienić się i trochę wzbogacić ten pomysł. Nawet jeśli nic z tego od razu się nie pojawi, to ten pomysł się rozrasta gdzieś i cały czas istnieje i nabliża się do realizacji. Jestem tu pierwszy raz i sama się sobie dziwię, że jestem tu pierwszy raz, ale Maciek Wojtyszko pewnie by powiedział, że też sama jestem sobie winna, że tu jestem pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Rano wstałam i napisałam jedną scenę, więc to do sztuki, którą teraz piszę, więc to świadczy o tym, że jest to miejsce pełne inspiracji. Twórczość do teatru, telewizji i teatru i do radia to jest zdecydowanie ten kierunek, który mnie interesuje. I żeby poznać twórców z tego kręgu, więc myślę, że to idealne miejsce, żeby nawiązać kontakty. Właśnie w tej chwili trwa spotkanie dotyczące prawa autorskiego i tego, w jaki sposób ZAIX nam, twórcom, może pomagać, nas wspierać i w jakim zakresie może z nami współdziałać. To są bardzo przydatne w dzisiejszych czasach informacje. Twórcy mają de facto 3 rzeczy. Mają pomysły, mają dobre imię i mają prawo autorskie, które nas chroni, i małą świadomość tego, że mimo wszystko w Polsce prawo jest w znacznej mierze po stronie autorów. Przeprowadziliśmy, wydaje mi się, bardzo, bardzo precyzyjny dowód na to, że ZAIX potrafi naprawdę wspierać artystów. Na tym powinna chyba polegać nasza usługa. Może nam się uda stworzyć takie duże grono ludzi, którzy należąc do ZAIX-u jednocześnie się znają, przyjaźnią i tworzą kolejne pokolenie artystów.